Państwo. Raz, dwa, trzy. Mili Państwo, drodzy przyjaciele, szanowni donosiciele, łaskawcy nasi, mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w kabarecie pod egidą. I tutaj dopiero przewidziane są brawa. Proszę bardzo. A ja tu będę prowadzić nasz odwieczny dialog. To znaczy ja będę mówić, Państwo będziecie słuchać. To się dialog nazywa teraz. Tak, naprawdę. Ile to lat ten dialog, proszę Państwa, już się prowadzi. No najpierw taki studencki kabaret hybrydy miałem przyjemność prowadzić blisko 7 lat. Później jeden kabaret pod egidą powstał. Zresztą niedawno żeśmy świętowali tutaj jubileusz. W lutym powstał nasz kabaret. Pierwsze przedstawienie daliśmy 10 lutego 68 roku. Podaję ściśle datę. To jest o tyle ważna data, że w 68 roku luty wypadał tuż przed marcem. To był taki przestępczy rok. Przestępny rok. Wtedy graliśmy w takiej piwnicy w podziemiu od początku w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych przy Chmielnej. Znaczy ona się nazywa, niech nie wie dlaczego. Z Jonaszem Koftą śpiewaliśmy na początek taką piosenkę Rozruch, w razie czego unikamy jednak rozruch i nie dało się uniknąć, patrzcie, no. Ktoś powie, że my nie jesteśmy prorokami, co Jonasz, w tym kraju. Anka Prucnal z nami grała w pierwszym programie, obecnie gwiazda paryska. Wojciech Siemion, obecnie gwiazda grupy inicjatywnej. Tam się przewinęło ludzi, mówię wam. I co jest... To jest może ciekawe, że w tym samym budynku, w którym my w piwnicy, w podziemiu, żeśmy się gnieździli, na piątym piętrze redakcja polityki grała swoją grę. Wpadali redaktorzy się rozerwać, wpadali, niektórzy teksty zaczęli podrzucać, robiłem poprawki, prawda, do sensu tam, dopisywałem te żarty, te puenty zmieniałem. No i teraz poznaję ich po stylu moja szkoła. Z grybusy wysoko doszli jeden z drugim, no. Później była, proszę Państwa, pierwsza poważna przerwa, bo w zasadzie w ciągu tych 16 lat istnienia egidy głównie przerwy graliśmy. I kolejne nasze podziemie, kolejny adres, Melodia przy Nowym Świecie, w El Paradis, bardzo wygodny adres dla kabaretu, bo to vis-a-vis. Szalona łatwizna, tak się grało. Dobry wieczór Państwu. I już było śmiesznie, dlatego długo tam nie pograliśmy, bo nas wylornetował jeden z naprzeciwka. Zresztą ślad po tym towarzyszu rozpłynął się jakby w ostatnich burzliwych latach. To jest kolejne potwierdzenie tezy, że bałwany powinny stać w cieniu. Bo inaczej się rozpływają, naprawdę. No później była w związku z tym dosyć długa przerwa i raz nam się z tych podziemi i piwnic udało wyskoczyć na wyższy poziom, proszę Państwa, na pierwsze piętro hotelu NDM, ale to był rok 80. Ściśle biorąc, pierwsze przedstawienie dają nam 25 sierpnia. Tak rzucam tę datę, prawda? Ktoś se skojarzy w domu tam. Dobrze, a nie to jego sprawa. Przy Placu Konstytucji też niezły adres dla kabaretu, zwłaszcza, że to jest plac nie tej Konstytucji, tylko tamtej jeszcze bez poprawek. Tam zresztą teraz ekipy chodzą, domalowują Plac Konstytucji z poprawkami. A później to tak, żeśmy się rozbrykali z tym naszym kabareciarstwem, jakże niesłusznie okazało się po latach, że trafiliśmy na salony Warszawy do hotelu Forum, wypierając stamtąd przejściowo Arabów z organizacji wyzwolenia Plastelimy, którzy tam wyzwalają nasze panienki z różnych, prawda, uprzedzeń rasowych. Później była znowu dosyć długa przerwa i to nie tylko nasza. No i w tej przerwie pod egidą Mody Polskiej, znowu w podziemiu, znowu w piwnicy, proszę Państwa. Ale co, tęskniliście za nami? Słabo, coś anemicznie. O, się rozmyślimy. Jeszcze raz zadam pytanie, daję wam szansę. Tęskniliście za nami? Tak! Dziękuję bardzo. Uderza mnie serdeczność tego powitania, wiecie Państwo? Proszę Państwa, wieloletni wspólnik, stary udziałowiec egidy, obecnie pod licznymi pseudonimami grasujący po kraju, a to jako Franek Kimono, jako profesor Kleks, magister Klops, wyłącznie u nas pod własnym nazwiskiem i też nie wiadomo, czy na pewno. Piotr Frączewski. Ty mu się zebrało. Od kiedy zabrakło Przoniaka, stara mi się go zastąpić. Pupcia moja. Podły wieczór draństwu. Dobry, dobry. Przepraszam bardzo. Dobry wieczór Państwu. Przepraszam bardzo. Ja mam dzisiaj zły dzień w ogóle. Zły wieczór. Mylę się często. Proszę Państwa, chciałem posiedzieć coś, powiedzieć coś zabawnego. Jasny gwint, no. Państwo mi raczą wybaczyć, ale znamy się tyle lat, że chyba mogę liczyć, barany. No, czyli liczyć na Państwa, Barany to na sen, ja wiem. Liczyć na Państwa i narody bratnich krajów.
Nie, nie, nic takiego, proszę się nie denerwować. Nic z tych rzeczy. Chodzi o państwa na sali. Łączy nas złomna, niezłomna przyjaźń i krótko ciepła, długoletnia wzajemna apatia. Sympatia. Zresztą z orłem w mordę kowalę. Zresztą to jest kabaret, proszę państwa. To jest kabaret, estrada, a nie jakiś postęp hałowy. Występ galowy. Gdybym prowadził uroczysty koncert z okazji odchodów, no to wtedy oczywiście nie radzę się wychylić, nie pomylić, ale tutaj sami wiadomi, znajomi, prawda? W większych sprawach się rybią, a występowało się, owszem, a jakże pamiętam, niestety pamiętam, pan Janek też pamięta. Występowało się, jakże na widzeniu, na widowni. Same utytułane świeci, utytułowane osobistości. Wszyscy wzdęci, nadęci, zasymali. Bardzo przyjemnie. No, wspomnienia. Proszę państwa, ja tutaj występuję we framugach kosmosu, znaczy w ramach świata, znaczy w ramach sojuszu świata hałtury, kultury, ze światem płacy. No tak, zacy, oczywiście, rodacy, pajacy, pracy. Ten sojusz, proszę państwa, to jest... ja wiem, to jest ten... Jak budują, stawiają dom, fundament. Ten sojusz to jest fundament dalszego rozwoju. Rozwoju. To jest skara niebieska z tym językiem. Jak ja się kiedyś pomylę, to już oni się na pewno nie pomylą. To jest niebezpieczna woda. Wada, tak. Woda też niebezpieczna, bo zatruda. Co powiem, to baki zrywać. Proszę państwa, ja mam tutaj umowę o działo. O dzieło. A więc do armaty, prawda? To działa. To wszystko jedno. Do Pershinga, mówmy tak. W głębokiej trosce. O dalszy rozwój zasadniczego zwrotu, który się dokonał w zakresie konsekwentnego realizowania określonych decyzji, podjętych we właściwym czasie, na skutek jedynie słusznych uchwał, w oparciu o konsekwentne umacnianie konkretnych kroków, przywracających zdecydowane zabezpieczenie podstawowych kierunków rozwoju, produkcji założeń programu dalszego umacniania bazy materiałowej, określonych asortymentów, uwarunkowanej szczegółowym harmonogramem realizacji... Proszę bardzo, jak nie gładko poszło. No. Tak, w tym języku wszyscy mówią płynnie. No i do więzienia, pan. Do widzenia, pan. Roboty, poplątał, pomieszał i chce pójść, no. Proszę państwa, teraz będzie nasza klasyka kabaretowa, piosenka Piotrek, Chrysto, nie stój za mną tutaj. Piotrek, pierwszy ludzia. Ty, żona na sali, ja cię bardzo proszę, wszystkiego się dowie. Proszę państwa, nasza klasyka kabaretowa, piosenka z tekstem Witkacego, przedwojennego, perwersiarza, wykonanie powojennego, wybitnego artysty. Janek szaleje za mną, naprawdę. Co ja robię, Matko Boska? Jakby mnie moje dzieci zobaczyły. Mnie dziecko, pójdź, ukuj moją starczą chuć, ukuj moją chuć, pójdź tu dziecko, pójdź. A gdy ją ujrzał tak w refleksach całą, to mu już wtedy brakowało mało. Pójdź tu do mnie dziecko, pójdź, ukuj moją starczą chuć, ukuj moją chuć, pójdź tu dziecko, pójdź. A gdy zobaczył to, czego nie trzeba, to mu się zdało, że to rąbek nieba. Pójdź tu do mnie, dziecko, chuć, ukuj moją starczą chuć, ukuj moją chuć, pójdź tu, dziecko, chuć. A kiedy ją ujrzał taką całą w groszkach, to mu się zrobiło jak po dobrych proszkach. Pójdź tu do mnie, dziecko, chuć, ukuj moją starczą chuć, ukuj moją chuć, pójdź tu, dziecko. A kiedy ją ujrzał tak całkiem bez groszku, to nie trzeba było nawet dobrych proszków. Pójdź tu
zdaniem jestem chuć. Ukuj moją starczą chuć. Ukuj moją chuć. Chuć tu dziecko. Proszę Państwa, teraz będzie część finansowo-ekonomiczna tego przedstawienia. Takie mamy czasy. Płace, ceny, podatki. Każdy się zastanawia, kto na kogo robi, a kto kogo robi. Systemy motywacyjne też wprowadzają. Swoją drogą, że po 40 latach doszli do wniosku, że człowiek musi mieć motywację do pracy, co to jest jednak, nie? Fantastyczne. Dlaczego oni jeszcze dojdą, te gamonie nasze? Proszę Państwa, ale muszę Państwu uświadomić, że my mamy słabą motywację. Bo na nasze honorarium z kolegami pracuje, myśmy to obliczali, jeden rząd stolików ten od ściany. Naprawdę. Od drugiego rzędu na rząd w cholerę wszystko idzie. Ludzie, wiecie, ile ja już rządów utrzymywałem? Do Cyrankiewicza już dokładałem. 20 kilka lat ten zawód uprawiam. Zresztą pan Cyrankiewicz był tu parę tygodni temu, przy tamtym stoliku siedział, tak się żachnął, obruszył, mówi, to ja zwrócę. Ja mówię, siedź pan spokojnie, znowu z moich pieniędzy. Bo skąd on weźmie obrońca pokoju, no? A potem ten Jaroszewicz ciągnął straszna, była pijawa, ale miał liczną rodzinę, samochody tłukli, ktoś na to musiał robić. Przemysł deficytowy, rolnictwo deficytowe, no to kto im został? Banki zachodnie, Jan Pietrzak, tymi ręcami i tymi palcyma było robione, no. Potem te przejściowe rządy, wszystkie te babiuchy pińkowskie też ciągnęły moją forsę, żeby który kartkę przysłał z życzeniami na święta, ja naprawdę niewiele wymagam. Nic, cisza, to chamstwo skończone, no. Brać to jest komu, a pamiętać to nie ma komu. O wielkim filantropie, ofiarodawcy. Mówię o tym z pewną goryczą, proszę Państwa, bo takie plotki są rozsiewane ostatnio, że ci aktorzy to lenie, pasożyty, robić im się nie chce, a ktoś na nich pracuje, górnicy, hutnicy i tak dalej. Sytuacja jest akurat odwrotna, jak to często u nas się zdarza. Górnictwo w Polsce jest deficytowe, pensje górników są 2 razy wyższe niż cały dochód z węgla w ogóle. Państwo z niedowierzaniem na mnie patrzycie, jak to by nie była prawda, ja bym nie mówił, bo by nie było śmieszne, no. A dlaczego te kopalnie funkcjonują? Bo moje pieniądze co wieczór jedno kopalnie zasilają, to jest chyba oczywiste, nie? No to jest początek tych rozważań, bo przecież taki płacę normalny podatek 10-12%, to 2 stoliki z tamtej strony mi odpada, a raz do roku płacę wyrównawczy podatek. Wiecie, ile z powrotem oddaję z tego, co zarobiłem? 80%. Mnie to też śmieszy. Ale ja się na dobre uśmieję, jak was obejmie to wyrównanie. Taki minister Neckarz jest, czeski piosenkarz, już on dopilnuje, żeby nikomu nie chciało się pracować w tym kraju, dokładnie, tak. Także jeżeli, proszę Państwa, od tego pierwszego rzędu odliczymy jeszcze to 80%, to nam zostaje 2 stoliki mniej więcej. To jest cały wpływ, cały interes za ten wieczór. Gratuluję Państwu. Jeżeli od tego odjąć jeszcze to, co musimy w barze wydać przelewem, jak żeśmy tu w ogóle przyszli, nam się w ogóle ta robota nie opłaca. To wyłącznie z powodów towarzyskich tu przychodzimy, to jest szajba. Tak. Ja bym, proszę Państwa, o tym nie mówił, bo to sprawy finansowe to u nas są takie śliskie tematy, gdybym nie podejrzewał, że Państwa praca również Wam się nie opłaca. Tylko na naszym przykładzie jaskrawo widać, każdy po sali się rozejrzy, przemnoży te pieniądze i widzi, kto tu kogo naprawdę utrzymuje. A mnie wmawiają od lat, że kultura jest deficytowa, że ja raz w życiu miał ten deficyt w kieszeni do ściany. O. Kiedyś w szkole uczyli mnie, proszę Państwa, że w tym systemie sprawiedliwości społecznej każdemu będzie się płacić według pracy. Czy tego jeszcze nauczają? Takie głupoty wbijają dzieciom do głowy. Potem się dziwią, że to dziecko pójdzie do roboty pierwszej, po miesiącu się orientuje, no i zaczyna się, prawda? Moja stawka w ogóle nie zależy od mojej pracy. Ani od cen biletów, ani od ilości osób na sali, tym bardziej od poziomu artystycznego, no w ogóle od niczego rozsądnego. A od czego zależy? Od tych urzędników, co tę stawkę ustalają. A czym się taki urzędnik kieruje? Wyłącznie jednym, żebym ja więcej od niego nie zarobił. Bo on też zdolny. I to nawet do wszystkiego. Tylko, że na mnie ludzie z własnej woli płacą po 500, a na niego żona nie chce patrzeć. To jest ta różnica i ta różnica to się nazywa sprawiedliwość społeczna. Czy ja to przystępnie wyjaśniam? Nie, bo chciałbym, żeby się nie uroniło, prawda? Nawet miałem taką dyskusję, proszę Państwa, z hydraulikiem parę tygodni temu, bo był hydraulik tam i zmienił coś tam za tę śrubkę, jakąś podkładkę, coś, 5 minut mu to zajęło i mówi 2000. Mówię, panie, czy pan zwariował? 2000 za 5 minut? Proszę pana, ja byłem tydzień temu wybitnego profesora, lekarza na konsultacji, 500 zł wziął. Mówi, proszę pana, jak ja byłem wybitnym lekarzem, też brałem 500. Ale nie ekscytujmy się złotówkami, proszę Państwa, przeliczmy to na jakąś normalną walutę, dopiero się okaże, po ile dolar jest dzisiaj? Co? 600? 600, a tam? 590, proszę. Różnica, inna dzielnica. Tam bym kupił, to sprzedał, już bym dobrze wyszedł, nie? Lepiej niż na tej pracy.
Ja niedługo kursy dla cięciany zacznę prowadzić, bo parę razy w tygodniu przepytuję, mam pełną informację. No ale załóżmy, że 600, żeby za długo nie mnożyć, proszę Państwa, nie dzieli się, nie liczy się. Bilet kosztował was 500, czyli ile to może wyjść? No jakieś tam, nie wiem, 80 centów kosztował was ten bilet, no. Ludzie kochani, gdzie wy byście na świecie weszli na takich artystów za 80 centów? Kto by was w ogóle wpuścił? I proszę o tym pamiętać do końca tego spotkania, żeby mi tu ktoś nie grymasił, że mu się nie podoba. Za 80 centów, wiecie, co ja wam mogę pokazać? Że nie wspomnę o Flodrzewskim. 80 centów, rady Julek, na co mi przyszło na stare lata? Wiecie, po ile były na mnie bilety w Ameryce? Haha! Nie wiecie, się w życiu nie dowiecie. Tak się nawet przed żarówą nie przyznałem. A ostro świecili, pół miasta wyłączyli z prądu. W tej sytuacji, proszę Państwa, pozwolę zaprosić Nestora, gwiazdę tego wieczoru, nadzwyczajną, proszę Państwa, niespodziankę, specjalnego gościa naszego kabaretu, artystę, który był koniem, który był owcą, takie bowiem dwa słynne, wspaniałe swego czasu kabarety prowadził, Jerzy Dobrowolski. Dobry wieczór Państwu. Nie, no tak się nie robi, bo teraz cały mój misternie przygotowany plan wziął przez to w łeb. Niestety, niestety, niestety muszę przyznać, że takie przywitanie, takie brawa, bardzo przyjemne jednak, bardzo dziękuję. A mówię jednak, bo jak wspomniałem, miałem zupełnie inny plan. To znaczy, nie, ja będę szczery, ja w skrytości ducha troszeczkę się spodziewałem, że po tak miłym zapowiedzeniu mnie przez pana Pietrzak jakieś tam drobne, skromne brawa na moje wejście będą z czystej kurtuazyjnej życzliwości państwa, na co zresztą bardzo liczę w dalszej części spotkania również. Ale według pierwotnego planu chciałem wobec tych braw zachować się niezwykle skromnie, czym chciałem dodatkowo ująć Państwa za serce i zaskarbić sobie ich sympatię, bo chciałem wejść i powiedzieć mniej więcej tak: dobry wieczór Państwu, jest taka prośba, żeby braw nie było. Jestem wystarczająco speszony i tak. Nie, znaczy bardzo miło, jak są brawa oczywiście, tylko jeżeli za coś brawa, to tak, a jak tak, to nie właśnie, ciekawostka taka. No, wiem, że są ludzie, którzy lubią brawa za nic też, właściwie głównie za nic. Do tego mamy jeszcze sporo u nas, ale nie tu u nas w ogóle. Ale ja tak rzadko się pojawiam publicznie, się nie zdążyłem jeszcze przyzwyczaić. No, zapowiedzieli, ja się wcześniej zobowiązałem, więc wyszedłem. Ale żebym miał coś do powiedzenia, nic właśnie. Jestem, po prostu jestem. No nie, zaraz, ja nie po to, no. Nie, ja myślę, że tak miało być, no ale niestety, 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 ja nie przewidziałem jednej rzeczy. Ja się nie spodziewałem, że to takie przyjemne jednak, to jest bardzo przyjemne. No do tego stopnia, nie wiem, czy mogę prosić, ale ja tak rzadko występuję, może ja bym jeszcze raz powiedział dobry wieczór Państwu, by mnie jeszcze raz przywitali. Zróbcie mi Państwo, tak mi zależy na tym trochę. No, dobry wieczór Państwu, no tak, tak mi Państwo róbcie, oczywiście, no pewnie. Od razu inne samopoczucie, bardzo dziękuję. Nawet jeżeli ten aplauz był co nieco wymuszony. Co to szkodzi? Co to pierwszy raz? Już od 40 lat bijemy te brawa, bijemy. No nie, ale jest za co, to jest warto, bo to na każdym kroku. To w każdej dziedzinie widać postęp, a drgnę, całość. I proszę Państwa, nie, teraz poważnie, bo czasami się żartujemy. Muszę Państwu powiedzieć, że to mi zmienia nieco ta konfrontacja z Państwem, jak gdyby mój światopogląd. To może śmieszne, a dopiero w tej chwili przestaję się dziwić tym naszym, nazwijmy to, mężom stanu rozmaitym. Ja ich rozumiem, brawa są brawa i człowiek prędzej czy później musi uwierzyć w siebie. A potem już bardzo trudno zrezygnować jest. To są dowody liczne. Tak, jak się człowiek przyzwyczai do nieustającej adoracji, to ho, ho, ho. Brawa, magia, braw. Nie, coś w tym musi być jednak. Proszę Państwa, wchodzi sobie tylko taki mąż stanu, brawa, na samo wejście. Znaczy, że co, że umie chodzić, czy o co chodzi? Potem przeczyta to swoje, czy tam ktoś mu raczej napisał, to wypracowanie z kartki. Owacja. Też ciekawostka przyrodnicza, bo my to od tylu lat znamy na pamięć, a on ciągle jeszcze czytać musi. Nie, ale czytać umie. Więc brawa. Mało tego, zapytają go na przykład, która godzina. Mąż po namyśle odpowie, powiedzmy, 6:15. Znowu niemilknące, skandowane oklaski, że taki łeb. Że tak w sedno utrafił. No i to niezależnie od tego, która godzina jest naprawdę. Także widzicie Państwo, nie jest łatwo. I mnie też nie jest łatwo. Przepraszam, bo to taki margines na początku, ale wytrąciły mnie te brawa i stąd ta niezamierzona dygresja. Ale wszystko jest gotowe, pana Pietrzak nie ma. Dobra, możemy zaczynać, proszę. Proszę Państwa, więc ja nie będę śpiewał.
Ja nawet nie wiem, czy to jest dobrze, czy to źle, bo ja do tej pory nigdy nie śpiewałem, ale wolałem od razu z góry uprzedzić, żeby później nie było nieporozumień. Dobrze, przepraszam, bo ciągle dygresję. Proszę, pani Danuś. Nie, jeszcze, przepraszam, jeszcze jedna sprawa. Ale nie, to muszę koniecznie wyjaśnić, to jest dla mnie ważne. Proszę państwa, bo oprócz zrozumiałej tremy, dodatkowo jeszcze obciąża mnie i krępuje ta zapowiedź pana Pietrzaka, z której wynikało, że ja niby taki wspaniały, że te kabarety takie cudowne, że wspaniałe, no więc nie przesadzajmy. Pan Janek jest na pewno, jak sądzę, wspaniałym facetem i przemiłym gospodarzem. Słucham! No, nawet nie wiedziałem. I mnie się zdaje, że nawet bardzo miło, że był łaskaw zaprosić mnie do swojego znakomitego, jego zdaniem, kabaretu, ale nie przesadzajmy. Nie, jeżeli chodzi o te moje kabarety, to na pewno były przyzwoite, tam nie mam się czego wstydzić specjalnie, ale oczywiście do najlepszych to im jeszcze bardzo, bardzo daleko. A mieliśmy w swoim czasie rzeczywiście wspaniałe kabarety literackie, satyryczne. Przecież pamiętam, jak na to się chodziło wtedy, jak to się przeżywało wszystko. Przecież co to daleko szukać? No weźmy chociażby taki ten... no, zaraz, bo mi uciekła nazwa, inny wezmę. Nie, sekundę. Chwileczkę. Ten nie, ten nie. Ten na pewno nie. Mam. Nie, też nie. Czy ja wiem? Może pan Janek rzeczywiście ma rację, no. Trudno mi wyrokować naturalnie, ale myślę, że te moje to były najlepsze, tam nie ma co gadać. Po wojnie jedyne w każdym razie, to nie ulega wątpliwości. Przynajmniej jeżeli chodzi o Europę, no bo w Azji na pewno były lepsze i większe. To, dobrze, znowu margines, przepraszam. Pani Danusiu, proszę. Ona ślicznie gra, ta Danusia, godzinami mogę słuchać. To ma to takie, ten feeling, tak. Co jest pani? Aha, to ja, przepraszam bardzo. Tak, nie, bo ja uprzedzałem, że nie będę śpiewał. Dziękuję pani Danusiu, jest pani wolna. Ale niech pani zostanie, będzie mi raźniej troszkę. Nie, proszę państwa, to jest żart. Oczywiście ja podziękowałem pani, bo jak sądzę, państwo zdążyli już przejrzeć mój system. Oczywiście, że fortepian, właśnie to jest pianino. Raczej. Tak, to nie ma znaczenia. Było mi to coś potrzebne tylko do tego, że jako przerywnik muzyczny dla wzbogacenia formy monologu, ale teraz, kiedy już kończę, to i tak byłoby to zbyteczne. Proszę pani, aha, to co powiedziałem przed chwilą, to też dla urozmaicenia, bo nie kończę jeszcze. Ale śpiewać rzeczywiście chyba nie będę. To był taki żart, no taki chwyt sceniczny, taki trik, można powiedzieć. Trick, no inaczej nie. Trick się pisze, a wymawia się, mówi się trick. Bo to inaczej się pisze, inaczej się mówi. To dużo jest takich wyrazów. To weźmy inny, na przykład trend. To samo. Piszemy trend, a obecnie prawidłowo należy wymawiać trynd. Jest, widzicie, taki trynd. No niestety, proszę państwa, ciągle są u nas jeszcze takie trendy. Powiedziałem są, a to też błąd oczywisty, przepraszam, nie są, tylko są. Są takie trendy. Znaczy, można mówić trend, można mówić są, bo to nie jest ścigane jeszcze. Ale głupio tak odstawać od normy. Trzeba z żywymi naprzód iść. Trzeba również w dziedzinie języka dotrzymywać kroku epoce. Trzeba się włączać, pisze się włączać, na każdym etapie. Proszę państwa, język jest żywy, podlega ciągłym fluktuacjom, przemianom. Ojej, za mojego życia ile tego bywało. Ciągle mieliśmy takich specjalistów od wymowy językoznawców. O, charakterystyczne, co prawda kilkanaście lat temu, ale na przykład, pisało się w owym czasie zrobiliśmy, a prawidłowo należało podówczas wymawiać zrobiliśmy. Średnie pokolenie na pewno pamięta, mieliśmy takiego czołowego specjalistę od tej wymowy. Nie? On przez wiele lat trzymał, że tak można powiedzieć, katedrę w tym zakresie i miał wielogodzinne, codziennie wykłady na stojąco. Potem się okazało, że nie był dobry, gdzieś przepadł, nie sprawdził się, wyjechał czy coś. Na jego miejsce przyjęli, bo dobry był na jego miejsce, tylko się nie sprawdził, jakoś wyjechał. Nie wiem, nie pamiętam. Też był niedobry, potem przyszedł dobry, też był niedobry. Potem dobry, też niedobry. Teraz nareszcie jest dobry, teraz się trafiło. Człowiek poczekał, ale ma, teraz jest w porządku. Natomiast... O co jest? Trochę się pogubiłem, teraz nie wiem, czy to brawa dla mnie, czy dla niego. Ale chcę wrócić do tamtego, że tamten na początku, o którym mówiłem, to teraz po latach znowu się okazał bardzo dobry, no ale za późno niestety już jest. Już nawet nie pamiętam nazwiska, ale nie, w porządku facet. Widziałem pogrzeb w telewizji, bardzo udany. Mają podobno powtarzać w przyszłym miesiącu, ale nie wiem na to. Nie, ale ja chcę wrócić w ogóle do współczesności, bo to znowu był margines, bo teraz i też do języka, bo w tej chwili są z kolei inne trendy językowe i to warto wiedzieć. Na przykład wymiana głosek. Jest to w tej chwili jedno z podstawowych prawideł zasad poprawnej wymowy polskiej. Dam przykłady. Weźmy głoska O.
piszemy o, ale prawidłowo należy wymawiać u, tak jakby z angielskiego, tylko błędnie. Na przykład komitet, rząd, to jest przez on, bo to jest wyjątek. Przekonany, jestem przekonany, na przykład. Albo inna głoska, e. Piszemy e, a prawidłowo należy wymawiać y, y. Na przykład centralny, sens, to znaczy sens, sens, decyzja, pensja, to jest co miesiąc pobory, pensja. Proszę Państwa, i tu już konsekwentnie możemy łączyć z wyrazami z pierwszej grupy. Na przykład komitet centralny, decyzja rządu. Proszę, jaki sens od razu. Następna głoska, on, o czym wspominałem na początku. Piszemy on, ale wymawiamy om, o czym już wiemy, lub o, samo o. Proszę Państwa, bo tu już stopień trudności się wzmaga. Należy wyczuwać ducha języka. Trzeba wiedzieć, kiedy używać które. Weźmiemy dłuższy przykład. Naszo głęboko trosko będą i coś tam dalej, powiedzmy, dzieci alkoholików, czy co tam mają na bieżąco. Ale proszę zwrócić uwagę, jest trosko będą, czyli przy czasownikach om, wymienność głoski. Proszę Państwa, w tym samym wyrazie następna głoska. En. Piszemy en, a wymawiamy prawidłowo en. Piszemy będą, wymawiamy będą. Rozumiemy się? To uwaga, proszę Państwa, bo będą teraz wyjątki. Tak, bo jeżeli ta sama głoska en występuje przy samogłosce i, już brzmi inaczej. Nie będzie słowo więc, tylko więc, czyli samo n. Nie będzie ciężko, ale ciężko, ciężko. Tak, proszę Państwa, bo to jest tak, to jest miękkie ci, następnie dosyć twarde, przedniojęzykowe n, n, cin, cin i ż, ale przechodzące w bezdźwięczną spółgłoskę szczelinową sz, a więc ż, ale bezgłośny, ciężko, ciężko. Proszę powtarzać za mną po cichu, ciężko. Ciężko. Nie, ja wiem, że tak od razu to trudno. To ciężko jest. Dlatego, proszę Państwa, są specjalne szkoły w tym zakresie, które nie tylko ciężko jest skończyć, ale i dostać się tam jest niezwykle ciężko, jeżeli się nie ma dobrych początków od dzieciństwa, a nawet jeszcze wcześniej. Pedagodzy przywiązują tam do tego dużo wagę. Tak, oni sobie doskonale zdają sprawę, że nie można oddać właściwych treści, jeżeli się nie znajdzie właściwej formy. Im chodzi o semantyczną zbieżność słowa z rzeczą. Im przyświeca to norwidowskie odpowiednie dać rzeczy słowo. I oni dają, bo wiecie Państwo, o co im chodzi. Chodzi im o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa. I to by się zgadzało, bo na tyle, co im ta głowa pomyśli, to im tej formy wystarcza aż na to. Mało tego, nawet im jeszcze zostaje do popisu szerokie pole manewru stylistycznego. Tak, tam co po niektóry odważny może się potrudzić o nieco inną budowę zdania, które również nie będzie absolutnie nic znaczyło. Proszę Państwa, ja tego nie chciałem przedłużać, ja chciałem tylko wypuklić Państwu stopień trudności. Ale niestety, 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 proszę Państwa, nie ma rady. Chcesz zajmować wysokie stanowisko? Musisz źle mówić po polsku. Trzeba się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć. J. Dobrowolski, kropka, y, kropka. A proszę Państwa, ostatnio wyjątkowo łatwo o pomyłkę, ponieważ wprowadzono, zastosowano ciekawy eksperyment. Otóż ni mniej, ni więcej, tylko na niektóre stanowiska zaczęto wprowadzać tytułem próby, czy z chęci zmylenia nas, inteligentów. Niesamowite, co? Znaczy inteligentów. Może za dużo powiedziane, bo to nie, zależy kto to ocenia. Ale powiedzmy ćwierć. A na niższych stanowiskach nawet pół inteligentów. I tak niesamowite. I tutaj rzeczywiście łatwo o pomyłkę, bo to tak. Facet mówi niby po polsku, długie zdania, nie przekręca właściwie, jak w książce. Jakiś marny współczesny, tam, bratnego, ostatniej książki, coś, ale w każdym razie. Proszę Państwa, nic to. I tak się zawsze zdradzi, bo jest coś, co jest silniejsze od niego. On prędzej czy później musi postawić akcent fałszywie na pierwszej sylabie wyrazu.
czyli pójdzie pod prąd języka ojczystego, jeżeli to dla niego ojczysty. I... On nie może powiedzieć gospodarka, on musi powiedzieć gospodarka, albo w październiku, albo bohaterów, nominacje, niezbywalne i już go mamy. Tak, bo im się wydaje, że jak oni tak będą akcentować, to my się damy wtedy przekonać, bo to nabierze jakiegokolwiek znaczenia. Nie no, może powiedzieć w jakiś sposób, nie wiem, niech kombinują. Ja chciałem Państwa tylko przestrzec, że ten podział na ćwierć i pół inteligentów też może być mylący, bo tu nie chodzi oczywiście o zalety umysłu, proszę Państwa. Określa się w ten sposób tylko stopień zbliżenia do mowy artykułowanej. Natomiast sam trend jest oczywiście ten sam. Do widzenia. Monolog finansowany z Funduszu Popierania Języka Ojczystego. J. Dobrowolski, krótka. Jak rodzina na sali, zdaje się. Jest, tak. Jeszcze jedna piosenka, proszę Państwa, na tematy dosyć poważne, ale ten, który ma taką strukturę, że chciałbym Państwa zachęcić do śpiewania. Chodzi o to, żeby zbiorowo to śpiewać, znaczy sam refren. Tak to zresztą wymyśliłem, bo rzecz dotyczy rzeczy dosyć banalnej, mianowicie ochrony ojczystej przyrody, ale jak się nad tym zastanowić, to 80% polskich wód jest już zatrutych. Za rok czy dwa będą wszystkie zatrute, jeżeli się za to nie weźmiemy. A co do powietrza, to wystarczy wyjść na miasto czasami, prawda? Także mam nadzieję, że Państwo ze mną zechcecie odśpiewać tę piosenkę. Przeprowadzimy całą tę aferę w ten sposób, że ja dla orientacji zaśpiewam sam refren, następnie Państwa nauczę, będę nauczał, a następnie razem odśpiewamy całość, tak? Kto przeciw? Nie widzę. Dziękuję za zaufanie. Znowu jednogłośnie. Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń. Nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Tak brzmi ten refren, jest to właściwie tutaj takiego apelu zawartego w piosence. Proszę bardzo, zabieramy się do roboty, proszę się skupić, dyktuję dwa pierwsze wersy. Nie ma to się rozglądać nerwowo i uśmiechać dziwnie, tylko proszę się skupić, wyraźnie mówię, co trzeba zrobić, tak? Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń, nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Próbujemy zaśpiewać. I jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń, nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Cieniutko zaś idzie. Anemicznie. Przydziały zmniejszyli, co jest? Proszę Państwa, żeby nie było niedomówień, ja do rana przetrzymam, a nauczę. A jeszcze po drodze mogę wstydu narobić, bo palcem pokażę, wyrwę do odpowiedzi i tak dalej. Naprawdę. Ze mną nie ma żartu, bo ja się znam na żartach. To naprawdę proszę wytężyć wszelkie moce umysłowe, co tam komu jeszcze zostało. Proszę bardzo, jeszcze raz jedziemy. I jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń. Nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. No trochę lepiej, można powiedzieć, że coś drgnęło. Niedawno przeczytałem w Ekspresie, coś drgnęło w rajstopach, taki tytuł. Nie, bardzo mnie to na duchu podniosło, naprawdę. To jeszcze w tych czasach komuś w rajstopach, no, no, pogratulować. Nie, nie, ale mówię, tu coś drgnęło, bo pierwsze rzędy zacząłem śpiewać, to dla mnie jest symptom, że dobrze idzie, bo kiedyś w sali kongresowej występowałem, to pierwsze rzędy w ogóle nic nie chwytają, nic. Ani B, ani M. Siedzą przerażeni. To jest dla mnie zdumiewające, bo całe życie do tych pierwszych rzędów się przebijają, w końcu jak usiądą, przerażeni siedzą. Tak, jeden na drugiego patrzy. Także tu jest lepsza sytuacja znacznie. Nie, ja sobie żartuję, a piosenka jest poważna. Powtarzam, dyktuję zatem dwa następne wersy. Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Oczywiście, jeżeli ktoś ma inne poglądy i przekonania, bardzo proszę, może nie śpiewać, ja szanuję cudze poglądy. Natomiast jeżeli, prawda, że Państwo się zgadzacie, proszę bardzo, śpiewam. Jeszcze raz od początku, żeby się ułożyło. Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń. Nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie,
ratujmy nasz kraj. No jakoś idzie, ale tak żeby za dobrze to nie powiem. Patrzę, jednak parę osób nie śpiewa. Są różne szkoły. Można wyprowadzić, przegonić, przeczołgać, prawda? Metoda wojskowa, kompania śpiew i wszyscy zaśpiewają. Tak, no ale nie będziemy się do tak drastycznych środków uciekać, więc może tak, zrezygnujemy z osób, które do tej pory w ogóle jeszcze nic nie chwyciły, nie skojarzyły ani słowa, zrezygnujemy. Nie będziemy tu ciemnoty za uszy ciągnąć. To jest kabaret dla inteligencji, no. Ciemnota głowy pod stoliki, macie prawo się jednego. Także teraz zwracam się do bardziej rozgarniętych osób. Mimo naszego szkolnictwa parę na sali osób się trafi z jakimś wskaźnikiem inteligencji. Proszę bardzo, jeszcze raz, dobra? I jasne niebo, czysta woda. Świetnie! Widzicie, od razu inaczej poszło. Tylko od rozgarniętych wam nawyzywa. Tylko was dobrze podpuścić, żeby oni tak umieli jak ja, to... Ba! No dobrze, dobrze. No już jest przećwiczony. W takim razie proszę na 100%. Śpiewacie państwo dosyć mocno, żebyśmy słyszeli nawzajem. Proszę bardzo. I... Jasne niebo, czysta woda, bujna ziemi. Nasz prawdziwy, niewątpliwy wiek. I niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Przez stulecia przepływała razem z nami Odra Wisła, najwierniejsza z wszystkich rzek. Jeśli pomóc nie zechcemy dobrej pani, pozostanie po niej wkrótce brudny ściek. Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń. Nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. Smok potworny znów zagraża Wawelowi. Kraków ginie i Widztworz oskarża nas. Barbarzyńcy, Niemcy, Turcy, Tatarowie nie zdołali tego zrobić, co nasz czas. Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń. Nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Wróć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. Ratujmy siebie, ratujmy nasz kraj. I żyje chociaż jeden biały orzeł i królestwa swego strzeże z górnych stron. Nie powinno tu zabraknąć i nie może serc gorących, głów otwartych, mocnych rąk. Jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń. Nasz prawdziwy, niewątpliwy, wielki skarb. Pozwólmy polskiej ziemi, ratujmy Polskę, ratujmy nasz kraj. Dziękuję państwu za współpracę, czyli za kolaborację. Proszę państwa, wiele jeszcze zwrotek można by dopisać do tej piosenki na temat zniszczeń, których jesteśmy świadkami albo które sami powodujemy z własnej głupoty i bezmyślności, ale nie w tym rzecz, żeby mnożyć zwrotki. I tak sprawa jest chyba dosyć oczywista i jasna. Nawet taką anegdotkę pragnę przytoczyć, jak to wszystko jest jasne. Otóż złapano pewnego człowieka, który ulotki rozrzucał. On się wyrywa, zbiegowisko, szarpanina, te ulotki zbierają. No i ktoś z tych zbieraczy, z tych hobbystów, tak patrzy i zaraz, chwileczkę, tu nic nie jest napisane. Panie, a gdzie jest tekst? A ten mówi, a po co tekst? Wszystko jasne. Proszę państwa, balansujemy Magdę Żuk, tak się umawiamy. Znaczy państwo, jeżeli się będzie podobało, oczywiście traktujcie się jako wysokie jury, również żeby się przyłączyli do tego lansowania. Samorządnie oceniamy panią Magdę, zresztą u nas 3S panuje w kabarecie od dawna. Samogon, samogwałt, samozagłada, prawda, samopet, wszystkie możliwe S, jak w gospodarce. Lansujemy Magdę Żuk. Magda Żuk śpiewa dla państwa. I raz na dzień czegoś do żarcia.
może psuć. Na skrobankę nie mów, to zabieg. Szerzej, kochany, mów. Czasem wyśnij coś dla mnie na jawie. Nie żałuj paru snów. Tobie chodzi tylko o łóżko, a ja jestem takie cacuszko, który pragnie miłości i wsparcia i raz na dzień czegoś do żarcia. Dzieci, rozumiesz koniecznie, kochana moja, to był sen, że się wkrótce do mnie odezwiesz. Tak mi przed drzwiami skłam, z czasem zamień mnie w taką poezję, którą jesteś, którą byłeś. Ty sam. Jest taka sprawa, dosyć przykra niestety, ale trzeba ją poruszyć. Mianowicie, alkoholizm się szerzy. No, są na to dane w prasie. Konkretnie, na głowę Polaka wypada 9 koma spirytusu. Mówią liczby. 1,5 koma bimbru. A porównawczo na głowę takiego na przykład Holendra wypadło 0,5 litra. I to u nas. Na stadionie Widzewa wypadło mu 0,5 litra na głowę. Tyle, że na szczęście władza obiecała, że się zabierze za ten alkoholizm, a jak władza obiecała, to wiadomo, jak to się skończy. Tyle, że władza na razie likwiduje alkoholizm taką troszkę pośrednią metodą, ale skuteczną, mianowicie poprzez regularne utrudnianie dostępu do zagrywki. Od tyłu zlikwidują problem. Tyle, że niestety ludzie są też cwani. Na przykład jeden mój znajomy zamiast zaszyć sobie esperal, zaszył sobie frytkę, teraz mu jeść nie wolno. Pokutują te ludowe sposoby. No, na szczęście mamy ten komitet antyalkoholowy. Bardzo bruździ pijakom. Ten komitet utrzymuje się z każdej sprzedanej butelki wódki. Czyli aktualnie podcina gałąź, na której siedzi. Zlikwidują alkoholizm, komitet von Nabruk rozpije się do końca. Komitet z kolei walczy przez te nieodkręcające się zakrętki. Jest taka plaga, prawda? To z ich inicjatywy. Doszło nawet do takiej sytuacji, że Polak może mieć główkę słabą, ale w paluchach to jest taki, że szynę skręci. A ile jest tych teorii otwierania? Do góry dnem, łokciem, podeszwą, o futrynę. Taniec świętego Wita można robić przy tej butelce przed wypiciem. Jeśli chodzi o wino, tak to umownie nazwijmy, to tu nie ma tego problemu. Wystarczy wziąć tę flaszkę, obrócić do góry dnem i już ten kwas przeżre, ten korek. I dziennikarze się awanturują, że młodzież wino w bramach pije. Mądrą mamy młodzież, bo stanęłaby na jakimś droższym parkiecie ta młodzież, czy dywanie za 1,5 miliona. Trafi im się gorsze stężenie tego kwacha z końca zmiany. Wypiją, przeleci przez organizm po podłodze. Przeżera do piwnic. To marnotrawstwo było. Aha, a propos marnotrawstwa. Gdyby z tej flaszki po żubrówce dało się jakoś wysmyknąć tę trawkę, to by w Polsce patrzy jeszcze na eksport starczyło. Trochę by to bydło pijane chodziło, ale niech się bydło martwi. Niedawno powstała taka teoria naukowa, bardzo cenna, bo nasza, że ten alkohol pity po godzinie 13 mniej szkodzi. Co trochę chroni ludzkość. I bardzo jest pożyteczne. Ja na przykład mam u siebie za oknem budowę domu. Znaczy, domu oni w życiu nie zrobią, ale tam kręcą się w pobliżu. I są pożyteczni, bo według nich zegarek reguluje. Jest taka pora w ciągu dnia, gdzie nagle dostają instynktu lemminga, wyskakują przez okno, które by to piętro nie było, 5., 17., po piorunochronach schodzą 13. Dokładniejsi są od hejnału mariackiego. No, ale też i lepiej trąbią.
Tylko tak się zastanawiam, że jak oni w tym budownictwie pół dnia zasuwają na trzeźwo, no to trudno, ale spadnie ta wydajność pracy. Dawniej jak on, taki majster, przyszedł od rana na bani, było mu wszystko jedno, czy ta krzywa framuga pasuje do tej ściany, co jeszcze nie zrobili, pies to trącał i ten dom jakoś rósł. A teraz na trzeźwo to nam w ogóle nie wejdzie. Sam te schody budował, wie czym grozi, jak wstąpi. Podobno jakiś dochód jest z tego alkoholu. Nie wiem, gdzie się podziewa, ale ja mam osobistą propozycję, żeby przeznaczyć go na jakiś szlachetny cel. Konkretnie mam na myśli budowę metra w Warszawie. Nawet hasło przygotowałem reklamowe. Kup pół litra na pół metra metra. Koniec hasła. I wtedy już konsekwentnie trzeba te stacje ponazywać tak jak te wódki. Jakby się przyjemnie jeździło. Cel jakiś człowiek by miał, prawda? Te dialogi w środku tam na przykład. Pamiętaj, synku, zawsze po luksusowej przesiadaj się na wyborową. Albo takie bardziej intymne. Panie wybaczy, ale po ratafi wysiadam. Już jest ta kultura, prawda? Warto walczyć o kulturę picia i mam taką jeszcze jedną skromną propozycję, żeby ktoś zaczął produkować tę wódkę w czopkach. To jest w gruncie rzeczy bardzo głęboki pomysł. Może to niezręcznie powiedziałem. Nareszcie do toastu wszyscy musieliby wstawać. Nie wyobrażam sobie wprawdzie tego bruderszafta. Ale za to jak zatrzyma drogówka, żeby chuchnąć? Proszę bardzo. To jest jakiś pomysł. Natomiast wydaje mi się, że najszybciej zlikwidujemy alkoholizm w kraju, jak się pozmienia nazwy tych wódek. Z niezręcznych na zręczne. Bo proszę zwrócić uwagę. Na przykład w takiej oto Francji produkują tego Napoleona. I nawet chętnie piją tamto. U nas. Nazwać wódkę. Babiuch. Niecałe pół litra od razu, ale powiedzmy takiego szczeniaczka. Znaczy małe opakowanie też się przydaje. Nie ma pieniędzy, kupi się babiucha. Człowiek by to chętnie kupił, otworzył, spojrzał na etykietkę i nie ruszył. Dowieźli dziś mleka, a tu życie ucieka i codzienność doskwiera jak pieńkowi siekiera. Śpiew skowronka nad ranem, niezaangażowany, budzi lęki niejasne, że nadchodzą dni straszne. Smuga cienia wciąż szersza, mija młodość nie pierwsza. Słońce jakby mniej ostre, kumpel zasnął pod mostem. Wredne życie się przetacza jak po grudzie, niepotrzebne głupie dni połyka czas. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Spekulacja, oszustwo, chamstwo, draństwo, poróbstwo. W tym królestwie talonów but określa świadomość. Rdzą zwątpienia przeżarte głowy niegdyś otwarte.
przegryzione sumienia, podmienione marzenia. Naleź jeszcze jednego. Panie kolego, niepotrzebne mecyje. I tak przecież wypiję. Potopimy nasze wierne serca w wodzie, zanim wreszcie nagła krew zaleje nas. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Porobiło się w świecie, rozumiecie i wiecie. Te inflacje, recesje, stresy, biesy, depresje. Jak lądują chłopaki, kto pozostał nam z paki? Tamten w Wiedniu, ten w tronie, inny łowi o konie. Wszyscy jadą gdzieś w lasy, a ja czuję się czasem, jakbym stał z chustką w dłoni, sam na pustym peronie. Pogrążeni w otępieniu i w obłudzie, kiedyś może spróbujemy jeszcze raz. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Recesje, stresy, biesy, depresje. Jak lądują chłopaki, kto pozostał nam z paki? Tamten w Wiedniu, ten w bronie, inny łowi o konie. Wszyscy jadą gdzieś w lasy, a ja czuję się czasem, jakbym stał z chustką w dłoni, sam na pustym peronie. Pogrążeni w otępieniu i w obłudzie, kiedyś może spróbujemy jeszcze raz. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Pokolenie utraconych złudzeń, generacja zmarnowanych szans. Jakieś 3 miesiące temu we Wrocławiu odbył się taki przegląd piosenki aktorskiej. Pierwsze miejsce na tym przeglądzie uzyskała pani Edyta Geppert. Pragnę państwu teraz przedstawić Edyta Geppert. Ni morza stalowego, fale napastliwe, ni Tatry
ni białowieckiej puszczy dęby wiecznie żywe, ani wybierze wawelskie wmurowane lata. Ale ptak, co go dotąd jeszcze nikt nie złapał, ale kobiałka wczesnych zakurzonych śliwek i koza prowadzona gdzieś za rogi krzywe i osad, który bosą piętę mi podrapał. Nie trasę autostrady nowotel intrako, ani stada dyskotek, stroboskopów smudzę, smokingowe nightcluby wzbronione pentagon, nie pachnące salony elektrycznych złudzeń. Ale rynek miasteczka unurzany w nudzie i dach z przegniłych gontów dobrze znany ptakom, ciepły chleb po nieznanym, zapomnianym smaku i drzwi stare skrzypiące. A za razem będziemy już finalizować. W tym celu pozwoliłem sobie sięgnąć do takiej tradycji pamiętnikarskiej z lat młodzieńczo-szkolnych, kiedy doprowadziliśmy pamiętniki. Zresztą głównie panienki prowadzimy, tam się pisywało wierszyki, sekrety, serduszka, kwiatuszki, takie sympatyczne sprawy. Otóż chciałbym się zanotować w imieniu własnym i kolegów państwa pamięci w ten nieco staroświecki sposób. Hej, na górze róże, na dole fijołki, kochajmy się ludzie, jak te dwa kuśmołki, nie dajmy się lichu, co nas chce pokłócić. Niech do pamiętników nadzieja powróci, na wieczną pamiątkę w publice kochanej. Z wiadomym wyjątkiem wpisuje się Janek. Róża ostro kole i zadaje rany, gniewa się kolega, że nie jest kochany. Miłej koleżance na ostatniej stronie, na 9 miesięcy wpisuje się Lolek. Na wieczną pamiątkę w ulicy kochanej, z wiadomym wyjątkiem wpisuje się Janek. Ucz się dziecię pilnie, jak Mickiewicz w Wilnie, a dojdziesz do ferii, tak jak doszło wielu. Zostaniesz sklepową albo naczelnikiem, żaden cię patałach nie postraszy nikiem. Na wieczną pamiątkę w ulicy kochanej, z wiadomym wyjątkiem wpisuje się Janek. Miłość i karate to są dwie sprzeczności. Miłość łamie serca, a karate kości. Połamane kwiaty, podpuszczony wazon, wszystko się pozbiera, gdy będziemy razem. Na wieczną pamiątkę w ulicy kochanej, z wiadomym wyjątkiem wpisuje się Janek. Poprzez życia burzę idź prosto i śmiało, nie bądź skarży bytą, leniem i zakałą. Nie zważaj po drodze, co boleść i trwoga, kochaj ojca, matkę, ojczyznę i Boga. Na wieczną pamiątkę w ulicy kochanej, z wiadomym wyjątkiem wpisuje się Janek.
Edyta Geper, Piotr Frączewski, Jerzy Dobrowolski, Krzysztof Jaszyński, Antonina Krzysztof zaocznie poszła do dzieci, zespół muzyczny pod kierunkiem pani Danuty Gawryk i wasz na wieki Jan Pietrzak. Dobranoc Państwu. W oparciu o konsekwentne umacnianie konkretnych kroków przywracających zdecydowane zabezpieczenie podstawowych kierunków rozwoju, produkcji założeń programu dalszego umacniania bazy materiałowej, określonych asortymentów, uwarunkowanej szczegółowym harmonogramem realizacji... Proszę bardzo, jak nie gładko poszło. No. Ale w tym języku wszyscy mówią płynnie. No i do więzienia, pan. Do widzenia, pan. Poplątał powierzchnię i chce pójść, no. Proszę Państwa, teraz będzie nasza klasyka kabaretowa, piosenka Piotrek, wiesz co? Ty nie stój za mną, Piotrek, pierwszy ludzia. Ty, żona na sali, ja cię bardzo proszę, wszystkiego się dowie. Proszę Państwa, nasza klasyka kabaretowa, piosenka z tekstem Witkacego, przedwojennego perwersiarza, w wykonaniu powojennego, wybitnego artysty. Janek szaleje za mną, naprawdę. Co ja robię, Matko Boska? Jakby mnie moje dzieci zobaczyły. Mnie dziecko, budź, ukój moją starczą chuć, ukój moją chuć, budź tu dziecko, budź. A gdy ją ujrzał tak w refleksach całą, to mu już wtedy brakowało mało. Budź tu do mnie dziecko, budź, ukój moją starczą chuć, ukój moją chuć, budź tu dziecko, budź. A gdy zobaczył to, czego nie trzeba, to mu się zdało, że to rąbek nieba. Chodź tu do mnie, dziecko, chodź, ukuj moją starczą, chodź, ukuj moją, chodź, chodź tu, dziecko, chodź. A gdy ją ujrzał taką całą w groszkach, to mu się zrobiło jak po dobrych proszkach. Chodź tu do mnie, dziecko, chodź, ukuj moją starczą, chodź, ukuj moją, chodź, chodź tu, dziecko. A gdy ją ujrzał tak całkiem bez groszku, to nie trzeba było nawet dobrych proszków. Chodź tu do mnie, dziecko, chodź, raczą wybaczyć, ale znamy się tyle lat, że chyba mogę liczyć, barany. No czyli liczyć na państwa, liczyć na państwa. Barany to na sen, ja wiem. Liczyć na państwa i narody bratnich krajów. Nie, nic takiego, proszę się nie denerwować. Nic z tych rzeczy. Chodzi o państwa na sali. Łączy nas złomna, niezłomna przyjaźń i krótkociepła, długoletnia wzajemna apatia. Sympatia. Zresztą z orłem w mordę kowalę. Zresztą to jest kabaret, proszę Państwa. To jest kabaret, estrada, a nie jakiś postęp halowy. Występ galowy. Gdybym prowadził uroczysty koncert z okazji podchodów, odchodów, obchodów, no to wtedy oczywiście nie radzę się wychylić, nie pomylić. Ale tutaj sami wiadomi, znajomi, prawda? W większych sprawach się rybią. Jest rybią. A występowało się, owszem, a jakże pamiętam, niestety pamiętam, pan Janek też pamięta. Występowało się, a jakże na widzeniu, na widowni. Same utytułane świeci, utytułowane osobistości. Wszyscy zdęci, nadęci, zasyma. Bardzo przyjemnie. No, wspomnienia. Proszę Państwa, ja tutaj występuję we framugach kosmosu, znaczy w ramach świata, znaczy w ramach sojuszu świata hałtury, kultury, ze światem płacy. No tak, zacy, oczywiście, rodacy, pajak, pracy. Ten sojusz, proszę Państwa, to jest... ja wiem, to jest ten... Jak budują, jak stawiają dom, fundament. Ten sojusz to jest fundament dalszego rozwoju.
skala niebieska jest tym językiem. Jak ja się kiedyś pomylę, to już oni się na pewno nie pomylą. To jest niebezpieczna woda. Wada. Bo woda też niebezpieczna, bo za truda. Co powiem, to baki zrywać. Boki zrywać. Proszę Państwa, ja mam tutaj umowę o działo. O dzieło. A więc do armaty, do działa. To wszystko jedno, do Pershinga, mówmy tak. W głębokiej trosce. O dalszy rozwój zasadniczego zwrotu, który się dokonał w zakresie konsekwentnego realizowania określonych decyzji, podjętych we właściwym czasie, na skutek jedynie słusznych uchwał. Raz, dwa, trzy. Mili Państwo, drodzy przyjaciele, szanowni donosiciele, łaskawcy nasi, mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa w kabarecie pod egidą. I tutaj dopiero przewidziane są brawa. Proszę bardzo. A ja tu będę prowadzić nasz odwieczny dialog. To znaczy ja będę mówić, Państwo będziecie słuchać. To się dialog nazywa teraz. Tak, naprawdę. Ile to lat ten dialog, proszę Państwa, już się prowadzi. No najpierw taki studencki kabaret Hybrydy miałem przyjemność prowadzić blisko 7 lat, później jeden kabaret pod egidą powstał. Zresztą niedawno żeśmy świętowali tutaj jubileusz, w lutym powstał nasz kabaret. Pierwsze przedstawienie daliśmy 10 lutego 68 roku, podaję ściśle datę, to jest o tyle ważna data, że w 68 roku luty wypadał tuż przed marcem. To był taki przestępny rok, wtedy graliśmy w takiej piwnicy w podziemiu od początku w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych Przechmielnej, znaczy ona się Rutkowskiego nazywa, niech nie wie dlaczego. Z Jonaszem Koftą śpiewaliśmy na początek taką piosenkę Rozrów, w razie czego unikamy jednak rozrów i nie dało się uniknąć, patrzcie, no. Ktoś powie, że my nie jesteśmy prorokami, co Jonasz? W tym kraju. Anka Prucnal z nami grała w pierwszym programie, obecnie gwiazda paryska, Wojciech Siemion, obecnie gwiazda Grupy Inicjatywnej. Tam się przewinęło ludzi, mówię wam. I co jest może ciekawe, że w tym samym budynku, w którym my w piwnicy, w podziemiu, żeśmy się gnieździli, na 5. piętrze redakcja Polityki grała swoją grę. Wpadali redaktorzy się rozerwać, wpadali, niektórzy teksty zaczęli podrzucać, robiłem poprawki, prawda, do sensu, tam dopisywałem te żarty, te puenty zmieniałem. No i teraz poznaję ich po stylu moja szkoła. Z grybusy wysoko doszli jeden z drugim, no. Później była, proszę Państwa, pierwsza poważna przerwa, bo w zasadzie w ciągu tych 16 lat istnienia egidy głównie przerwy graliśmy. I kolejne nasze podziemie, kolejny adres... Ukuj moją starczą chuć, ukuj moją chuć i puść tu dziecko. Proszę Państwa, teraz będzie część finansowo-ekonomiczna tego przedstawienia. Takie mamy czasy, płace, ceny, podatki, każdy się zastanawia, kto na kogo robi, a kto kogo robi. Systemy motywacyjne też wprowadzają. Swoją drogą, że po 40 latach doszli do wniosku, że człowiek musi mieć motywację do pracy, co to jest jednak, nie? Fantastyczne. Dlaczego oni jeszcze dojdą, te gamonie nasze? Proszę Państwa, ale muszę Państwu uświadomić, że my mamy słabą motywację, bo na nasze honorarium z kolegami pracujemy, to obliczali jeden rząd stolików ten odsiany. Naprawdę. Od drugiego rzędu na rząd w cholerę wszystko idzie. Ludzie, wiecie, ile ja już rządów utrzymywałem? Do Cyrankiewicza już dokładałem. 20 kilka lat ten zawód uprawiam. Zresztą pan Cyrankiewicz był tu parę tygodni temu, przy tamtym stoliku siedział, tak się żachnął, obruszył, mówi, to ja zwrócę. Ja mówię, siedź pan spokojnie, znowu z moich pieniędzy. Bo skąd on weźmie obrońca pokoju, no? A potem ten Jaroszewicz ciągnął straszna, była pijawa, ale miał liczną rodzinę, samochody tłukli, ktoś na to musiał robić. Przemysł deficytowy, rolnictwo deficytowe, no to kto im został? Banki zachodnie, Jan Pietrzak, tymi ręcami i tymi palcyma było robione, no.
Potem te przejściowe rządy, wszystkie te babiuchy pińkowskie też ciągnęły moją forsę, żeby który kartkę przysłał z życzeniami na święta. Ja naprawdę niewiele wymagam. Nic, cisza. To chamstwo skończone, no. Brać to jest komu, a pamiętać to nie ma komu. O wielkim filantropie, ofiarodawcy. Mówię o tym z pewną goryczą, proszę państwa, bo takie plotki są rozsiewane ostatnio, że ci aktorzy to lenie, pasożyty, robić im się nie chce, a ktoś na nich pracuje, górnicy, hutnicy i tak dalej. Sytuacja jest akurat odwrotna, jak to często u nas się zdarza. Górnictwo w Polsce jest deficytowe, pensje górników są dwa razy wyższe niż cały dochód z węgla w ogóle. Państwo z niedowierzaniem na mnie patrzycie, jak to by nie była prawda, ja bym nie mówił, bo by nie było śmieszne, no. A dlaczego te kopalnie funkcjonują? Bo moje pieniądze co wieczór jedno kopalnie zasilają, to jest chyba oczywiste, nie? No to jest początek tych rozważań, bo przecież taki płacę normalny podatek 10-12%, to dwa stoliki z tamtej strony mi odpada, a raz do roku płacę wyrównawczy podatek. Wiecie, ile z powrotem oddaję z tego, co zarobiłem? 80%. Mnie to też śmieje. Melodia przy Nowym Świecie, El Paradis, bardzo wygodny adres dla kabaretu, bo to vis-a-vis. Szalona łatwizna, tak się grało. Dobry wieczór państwu. Już było śmiesznie. Dlatego długo tam nie pograliśmy, bo nas wylornetował jeden z naprzeciwka. Zresztą ślad po tym towarzyszu rozpłynął się jakby w ostatnich burzliwych latach. To jest kolejne potwierdzenie tezy, że bałwany powinny stać w cieniu. Bo inaczej się rozpływają, naprawdę. A. No później była w związku z tym dosyć długa przerwa i raz nam się z tych podziemi i piwnic udało wyskoczyć na wyższy poziom, proszę państwa, na pierwsze piętro hotelu NDM, ale to był rok 80. Ściśle biorąc, pierwsze przedstawienie dają nam 25 sierpnia. Tak rzucam tę datę, prawda? Ktoś se skojarzy w domu, to dobrze, a nie to jego sprawa. Przy Placu Konstytucji też niezły adres dla kabaretu, zwłaszcza, że to jest plac nie tej Konstytucji, tylko tamtej jeszcze bez poprawek. Tam zresztą teraz ekipy chodzą, domalowują Plac Konstytucji z poprawkami. A później to tak, żeśmy się rozbrykali z tym naszym kabareciarstwem, jakże niesłusznie okazało się po latach, że trafiliśmy na salony Warszawy do hotelu Forum, wypierając stamtąd przejściowo Arabów z organizacji wyzwolenia Plastelimy, którzy tam wyzwalają nasze panienki z różnych, prawda, uprzedzeń rasowych. Później była znowu dosyć długa przerwa i to nie tylko nasza. No i w tej przerwie pod egidą Mody Polskiej, znowu w podziemiu, znowu w piwnicy, proszę państwa. Ale co, tęskniliście za nami? Słabo, coś anemicznie. O, się rozmyślimy. Jeszcze raz zadam pytanie, daję wam szansę. Tęskniliście za nami? Tak! Dziękuję bardzo. Uderza mnie serdeczność tego powitania, wiecie państwo? Proszę państwa, wieloletni wspólnik, stary udziałowiec Egidy, obecnie pod licznymi pseudonimami grasujący po kraju, a to jako Franek Kimono, jako profesor Kleks, magister Klops, wyłącznie u nas pod własnym nazwiskiem i też nie wiadomo, czy na pewno. Piotr Frączewski. Mu się zebrało. Od kiedy zabrakło Przoniaka, stara mi się go zastąpić. Pupcia moja. Podły wieczór draństwu. Ej, dobry, dobry. Dobry wieczór państwu. Przepraszam bardzo. Ja mam dzisiaj zły dzień w ogóle. Zły wieczór. Mylę się często. Proszę państwa, chciałem posiedzieć coś, powiedzieć coś zabawnego. Jasny gwint, no. Państwo mi wyraczą.